Dzisiaj chciałem Wam jeszcze raz przypomnieć narzędzie generator ram, które jest dostępne w Autodesk Inventor Professional. Zobaczcie, mam to taki oto fragment pokrywy. Pokrywy komory silnikowej w koparku ładowarki. Ta pokrywa jest zrobiona tak naprawdę w oparciu o została zaprojektowana w oparciu o typową konstrukcję ramową. Chcielibyśmy sprawdzić wytrzymałość tej konstrukcji ramowej, czy ją przeanalizować. Co możemy zrobić? No, możemy przełączyć się oczywiście w środowisko. Obliczeń generatora RAM. Ramy zostały utworzone w, za pomocą generatora RAM w inwentorze, więc automatycznie są one rozpoznawane przez środowisko właśnie obliczeń e, e, konstrukcji ramowych. Przez, przez to użytkownik tak naprawdę nie, wie, nie, nie musi nic zrobić poza tym, że uruchamia definiuje sobie nową symulację. Automatycznie wszystkie ramy są rozpoznawane i zastępowane ich uproszczonym odpowiednikiem prętowym. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, no to zobaczmy, mamy grawitację, która została zdefiniowana w swoją stronę, nie odpowiada rzeczywistemu modelowi, więc spróbujemy ją przedefiniować, zmienimy jej kierunek na taki zgodny z naszymi oczekiwaniami. Kolejny krok, który, który chciałbym zwrócić uwagę, to możliwość zdefiniowania odpowiednich wiązań, bo zobaczcie, Program domyślnie jakby połączył nam e, takimi sztywnymi łącznikami węzły, główne węzły tych naszych e, belek. Zobaczcie, że ta jedna z tych e, może się zlumujemy, jedna z belek, którą tu widzimy, no tak naprawdę jest on pod kątem. Mniej więcej powinna być w tym miejscu jeszcze gdzie trzymam kursor pod tym e, m, punktem niebieskim. No. W rzeczywistości łączone są dwa punkty, które tak naprawdę nie oddają rzeczywistego sztywnego połączenia, czyli zespawania tych dwóch profili ramowych, więc to, co możemy zrobić, możemy jakby przygotować model, żeby w lepszym stopniu odpowiadał naszym oczekiwaniom. To, co możemy zrobić, to przede wszystkim spróbujmy zdefiniować nowy punkt, nowy węzeł, węzeł użytkownika, który będzie gdzieś położony na, na tym pręcie w odległości no, 375 mm w ten sposób. My jesteśmy w stanie zdefiniować nowe, od nowa połączenie sztywne, które będzie w znacznie lepszym stopniu odpowiadało rzeczywistym połączeniu niż to, które zostało zaproponowane przez program. Dokładnie to samo musimy zrobić też z drugiej strony naszej konstrukcji ramowej, czyli usunąć ten program czy łącze sztywne zaproponowane przez program, dodać nowy węzeł. Dokładnie w tym samym miejscu. No i połączyć te dwa elementy po prostu sztywnym łączem. Mam w tym momencie te elementy połączone. Przyglądajcie do tej konstrukcji ramowej. Zanim przystąpimy do obliczeń, możemy zerknąć jeszcze na jeszcze jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj akurat być może projektant, który nam dał ten model, nie zauważył, że no, nie do końca Elementy, które zaprojektował, nie stykają się ze sobą. Program założył przez to, że te dwa elementy są ze sobą rozłączone. W naszym przypadku mamy pewność, że jednak te elementy będą dosłownie ze są zespawane, więc musimy tutaj też ręcznie takie połączenie sztywne wygenerować, definiując po prostu odpowiednie łącze z jednej strony i dokładnie z drugiej strony robimy to samo. Zaznaczamy kolejny element i mamy już te elementy wygenerowane. To jest tak, Mówiłem Wam, jest to pokrywa komory silnika, tak? To jest część z prawej strony, część zewnętrzna, część wewnętrzna jest od, od, z lewej strony. No i ona jest w jakiś sposób zamocowana. No jest to pokrywa, która zamocowana jest na zawiasach. Zawiasy znajdują się gdzieś tutaj w tym miejscu, gdzie w tej chwili trzymam kursor, więc trzeba by te zawiasy zdefiniować. Możemy je zdefiniować jako po prostu przesuwną podporę zaznaczam miejsce wstawienia takiej podpory, możemy wejść w zaawansowane opcje, żeby chociażby zmienić też punkt zamocowania takiej podpory, no i położenie. Możemy położyć zdefiniować się względem odkreślając, um, odległość na ramie, ale możemy to zdefiniować, sobie na przykład określając na przykład położenie w stosunku um, procentowym ramy, czy na przykład 15% od um, początku ramy takie położenie dla tego elementu lewego zdefiniujemy i dla elementu prawego. Zdefiniujemy dokładnie to samo, z tym, że położenie w tym momencie relatywnie już będzie symetrycznie, czyli 85%. Mamy dwie podpory zdefiniowane. Kolejny krok, który musimy zdefiniować, no sprzedałoby się jeszcze zdefiniować jeszcze takie elementy, jak chociażby yy, zdefiniować tutaj takie odbojniki, bo nasza rama będzie zostanie zamknięta, no musi gdzieś tutaj z lewej strony opierać się o... Jakiś prawdopodobnie gumowy odbojnik, żeby po prostu też rama no wiem, w czasie pracy urządzenia nie wibrowała, więc żeby była dobrze dociśnięta. Więc możemy taki element też zamodelować w naszej ramie, na przykład definiując podparę, podporę użytkownika. Na przykład gdzieś w tym miejscu, załóżmy, że niech to będzie około 30 mm i zdefiniujemy, że na przykład w tym miejscu będziemy mieli na no, pewną Podporę gumową, która będzie jakieś wstępne naprężenie po zamknięciu naszej konstrukcji nam generować. No, załóżmy, że tu sztywność ustawimy tego, czy elastyczność tego połączenia na 20 jednostek. I dokładnie z drugiej strony robimy to samo. Czyli definiujemy taki, samą, taki sam element w odległości 30 mm od końca krawędzi naszego obiektu. Została nam jeszcze tylko jedna podpora do zdefiniowania. No, podpora sztywna, oczywiście cały mechanizm będzie zamknięty na zamek, więc hmm, podpora nieruchoma będzie. W tym miejscu się znajdować, weźmy tylko w zaawansowane opcje i zdefiniujmy, że ona ma się znajdować dokładnie po środku naszej belki. No dobrze, mamy te elementy już zdefiniowane. Kolejny krok no to przez zdefiniowanie obciążeń. No zdefiniujemy najpierw siłę tutaj działającą, niech to będzie może 100 N. Drugą siłę taką, taką samą zdefiniujemy na przykład na tym węźle, czyli siła. Będzie w tym miejscu przyłożona. No i jakieś ciągłe obciążenie wygenerujemy jeszcze na tej belce w tym miejscu. A niech to będzie może pół newtona. No i mamy naszą nasz element, powiedzmy, nasze zagadnienie symulacyjne już zdefiniowane. Kolejny krok, który możemy zrobić, no, przystąpić do obliczeń. Zobaczcie, w tym momencie automatycznie program nam... liczy gwałkę, taki scenariusz symulacyjny, ponieważ jest to wszystko przedstawione za pomocą prostej konstrukcji prętowej i natychmiast obliczenia uzyskujemy. No i możemy w tym momencie przystąpić do analizy obliczeń. no Mamy tu całą masę różnego typu narzędzi, od prostych animacji, które pokazują w jaki sposób nasza konstrukcja tutaj pracuje. Możemy też w dowolny sposób definiować sobie, wyświetlać sobie, może nie wygramy, ale obejrzeć sobie każdą z belek, w postaci no, takiego diagramu, który spróbujemy tutaj może jakoś na tym małym ekranie zdefiniować, czyli wskazując powiedzmy jakąkolwiek belkę, natychmiast zobaczymy jakie forsy, siły działają na naszą belkę, jakie momenty będą działać na nasz układ, jakie będziemy mieli po prostu naprężenia. Generalnie wszelkie informacje o tym, co się dzieje na tym naszej belce, jesteśmy w stanie bezpośrednio Odczytać i zobaczyć w postaci wykresów, i tak naprawdę możemy robić dla dowolnej innej belki. Te informacje są natychmiast przez program tu wyświetlane, więc możemy dokładnie przyjrzeć się, co się dzieje z danym elementem. Możemy też wyrysowywać sobie diagramy, diagramy bezpośrednio na nasze konstrukcje. Załóżmy, że zbierzemy trzy takie belki i wybieramy, że chcemy zobaczyć, jakie działały siły, na przykład w osi X, czy chociaż w osi Y. Natychmiast odpowiednie wykresy. Przez program są tutaj wyrysowywane, więc użytkownik ma możliwość no, zobaczenia, jaki jak jest rozkład sił na naszej konstrukcji. Możemy też dodać na przykład naprężenia i zobaczyć, co się dzieje w naszym układzie w sposób po prostu taki przejrzysty i od razu pokazujący, co z jakimi siłami, z jakimi zjawiskami będziemy mieli do czynienia w przypadku takiej konstrukcji naszego układu. No dobrze, tyle, ja, co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Mam nadzieję, że udało mi się Wam odświeżyć to narzędzie. Sposób używania tego narzędzia, no i ewentualnie, być może, zachęcić tych, którzy jeszcze z niego nie korzystali, żeby spróbowali własnych sił w tym oto narzędziu. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.